Tutaj mam taką książkę dotyczącą tkactwa rękodzielniczego. Jest to moja dziedzina, w której się jakby specjalizuję. I może przeczytam. Jeżeli pasemko snutej osnowy ma parzystą liczbę nitek, krzyż nitkowy tworzy się, przekładając kolejno nitki kciukiem i palcem wskazującym. Książka, jaką rolę odgrywa w życiu pani? Bardzo ważną i nie mogłabym żyć bez nich po prostu. To jest źródło informacji, ale też niezwykła przyjemność oderwania od rzeczywistości również. Tak, dla mnie też kluczową rolę jako zdobywanie informacji, ale też takie oderwanie się od codziennych spraw. I żeby była papierowa, nie? Żeby nie no było... właśnie, o to no chciałem właśnie zapytać. Nie tak. Zamieniły panie na książkę elektroniczną? Tak. Bardzo trudno się to czyta i trudno się przyzwyczaić, jak się czytało wcześniej książki papierowe, tak? Forma myślę, że przystępna dla wielu osób w pociągu na przykład, tak? Czyli nie trzeba tego nosić ze sobą, ale przyjemność przebywania z papierem i wąchania świeżej na przykład pozycji, to jest coś nieprawdopodobnego. A młodsze pokolenie, tak jak pani, nie przestawiło się na elektronikę? No mimo studiów, gdzie bardzo dużo na komputerach różnych rzeczy się robiło i ciągle się robi, tak, nawet w pracy, mimo wszystko no to jest dla mnie dużo bardziej przystępna forma informacji niż z komputera. Czytamy po parę zdań? Stare drzewa mogą spełniać jeszcze jedną szczególną funkcję w leśnym ekosystemie. W Europie Środkowej nie ma już prastarych lasów. Wiek najstarszych wielkopowierzchniowych drzewostanów wynosi od 200 do 300 lat. Póki te rezerwaty nie przekształcą się na powrót w puszczę, musimy dla zrozumienia roli naprawdę starych drzew przyjrzeć się bliżej zachodniemu wybrzeżu Kanady. Pocieszająca statystyka, że Polacy przeczytali w ubiegłym roku więcej książek niż chociażby kilka lat temu. Naturalnie tak, zawsze z tego się cieszymy, tym bardziej, że biblioteki, tak jak i Biblioteka Miejska w Opolu, pracują cały rok intensywnie na ten wzrost, więc my również bardzo się z tego cieszymy. I nasz biblioteczny wzrost w roku 2023 to jest 5,6% w całym roku czytelników aktywnych, no i o 1600 czytelników zarejestrowanych w bibliotece, więc również 5,8% w tym wypadku więcej procent, także nieustannie wzrosty. A czy to się przekłada również na liczbę wypożyczonych książek? Tak, oczywiście. Te wypożyczenia, one są wyższe, natomiast muszę powiedzieć, że przy 30 tysiącach czytelników zarejestrowanych w Opolu, no to jest prawie 500 000 wypożyczanych książek w roku. Także zobaczcie Państwo, jak statystycznie jeden aktywny czytelnik według Biblioteki Narodowej wypożycza jedną książkę, w Opolu na pewno wypożycza ich więcej. Czy te formy wypożyczeń są teraz już też procentowo inne, czyli czy książka elektroniczna zastępuje tę książkę klasyczną, chociaż w wypowiedziach naszych widzów oni zdecydowanie mówią nie, trzeba czuć tę książkę. No tak, książkę można czuć na różne sposoby. Tą elektroniczną można poczuć poprzez fabułę, wiadomo, poprzez treść. Natomiast nie, książka elektroniczna nie zastępuje. To są dwie drogi. Można wybrać tą właściwszą dla siebie, ale nigdy książka elektroniczna w tym aktualnym rozmiarze wydaniu nie zastąpi książki tradycyjnej. Co pan ostatnio przeczytał, a przed panem jaka lektura? O, ja teraz czytam Orient się biedy, natomiast czytałem też Akuszerki Sabiny Jakubowskiej i dalej czytam, jeszcze kończę. Także polecam obie książki. No dosyć różne i z pogranicza, natomiast serdecznie polecam, bardzo serdecznie. A co polecę czytelnikom? No cóż, trzeba sięgnąć po Chłopki, kto jeszcze tego nie zrobił, Kuciel Frydryszak, ale też zachęcam do naszych polskich twórców również innej treści, również do prozy, również do relaksu, ponieważ książka ma też relaksować. Nieustannie na szczytach naszych list popularności jest oczywiście Remigiusz Mróz, w naszej bibliotece najczęściej wypożycza się Langer w tym momencie w ostatnich 12 miesiącach, ale też sięgajmy po innych polskich twórców, bo jest ich bardzo wielu, do Krajewskiego na przykład zachęcam, jeżeli chodzi o kryminał, bo tu muszę powiedzieć, że kryminał w naszym kraju to jest coś, co my kochamy, co uwielbiamy, co Polacy w ogóle lubują się w takich sprawach, więc zachęcam do tego, żeby rozpoznać nowych twórców kryminału, których nie brakuje. Z pustymi rękami pani wychodzi z biblioteki? Tak, tym razem musiałam przedłużyć, ze względu akurat na studia i nadmiar materiałów, musiałam po prostu tutaj sobie wydłużyć mój czas. A co za książka została wydłużona? To jest akurat taka powieść, trochę taka mroczna, Hunting Adeline. Tutaj tak trochę świat fantazy, takie troszeczkę grozy. Czy biblioteka to jest miejsce, do którego często pani zagląda w ciągu roku? Bardzo często. Bardzo lubię uciec czasami w świat książki i po prostu oderwać się od rzeczywistości.
A jest jakaś ukochana książka, albo ukochane książki, albo gatunek? No dzisiaj w Dniu Książki trudno o to nie zapytać. Ja mam bardzo szeroki wachlarz, że tak powiem, też możliwości. Akurat najbardziej chyba powiedziałabym, że psychologiczne, ale tak chyba tytułu konkretnego nie podam, bo po prostu tutaj w zależności od sytuacji, co akurat mi też podpasuje. Książka klasyczna zamieniona została u Pani na książkę elektroniczną? Nie. Ja tutaj jestem wielką wielbicielem papierowych książek. Czy bibliotekarz wypożyczający w wypożyczalni ma też czas na czytanie, panie Tomku? Myślę, że tak, jak najbardziej. No, czytam też, bo bardzo lubię czytać, między innymi dlatego pracuję w bibliotece, ale też bardzo się to przydaje po to, żeby można było książki polecać czytelnikom, którzy do nas przychodzą. No właśnie, jest ta rekomendacja i oni ufają wtedy bibliotekarzowi? Tak. Myślę, czy ma pan reklamację? No rzadko się zdarzają reklamacje, z reguły raczej czytelnicy są zadowoleni i też mają taki, każdy czytelnik z tych czytelników stałych, którzy nas często odwiedzają, to ma swoich ulubionych bibliotekarzy, do których przychodzą po rekomendacje. Że na przykład przychodzi czytelnik, mówi, że specjalnie dzisiaj chciałby tam książkę od pani Danusi, albo od pana Wojtka, albo od pana Tomka. To zapytam o jakieś sytuacje być może nietypowe, które się zdarzyły. Panu przychodzi wypożyczający i... I na przykład od razu zgłasza, że bardzo przeprasza, że zniszczył książkę. Miałem taką sytuację, że pani przyszła i powiedziała, że no, przyznała się do tego, że czytała książkę kąpiąc się w wannie i ta książka jej do wanny wpadła i została zalana, zniszczona, ale książkę odkupiła i bardzo tutaj sympatycznie rozwiązaliśmy tę sytuację. A są książkowi rekordziści u pana na liście? No tak, zdarza się. Zdarza się, że ktoś na przykład bardzo długo książkę przetrzymuje i niektóre książki wracają do nas dopiero po kilku latach, no ale my się też zawsze z tego cieszymy, że książka do nas wraca i że będzie mogła służyć innym czytelnikom. Dzisiaj też prosimy czytelników biblioteki, to i poprosimy bibliotekarza, żeby nam pan coś przeczytał, panie Tomaszu. Co to będzie? Ja tutaj wybrałem klasyka John Steinbeck, Ulica Nadbrzeżna, Cudowny Czwartek. No to prosimy o fragmencik. Naturę przyjęć badano dotychczas bardzo powierzchownie. Na ogół jednak rozumie się, że przyjęcia mogą cierpieć na schorzenia patologiczne, że przyjęcie jest do pewnego stopnia żywą istotą, niekiedy nawet bardzo przewrotną. I na ogół wiadomo, że przyjęcie prawie nigdy nie przebiega tak, jak organizatorzy planowali i przewidywali. Czego się życzy bibliotekarzom w Dniu Książki, żeby one wracały jak najszybciej przeczytane? Więcej książek, żebyśmy mogli jeszcze więcej książek wypożyczać, bo zawsze chcemy, żeby tych książek było u nas jak najwięcej. Biblioteka Miejska w roku kupuje ponad 6 tysięcy nowości. Ponad 34 tysiące wydaje się w Polsce książek. No to dalej kupujemy ich za mało, więc kupujmy ich więcej i życzmy sobie więcej książek w bibliotece.